szukam obrazów kaskaderskich. Jazda samochodem na dwóch kołach. Tę scenę zapewne kojarzycie z niejednym filmem. Przypomnę choćby jeden z odcinków przygód Jamesa Bonda, ale również w polskim kinie, w polskim filmie jeżdżono na dwóch kołach. Brunet wieczorową porą, wielokrotnie powtarzana komedia. Tam właśnie polski kaskader samochodowy jeździł polskim Fiatem 125P na dwóch kołach. A teraz, kochani, uwaga, tutaj przed wami na żywo. Polscy kaskaderzy samochodowi i jazda na dwóch kołach. W pierwszym samochodzie, jedyna w Polsce, jedna z trzech na świecie kobiet jeżdżących na dwóch kołach, Nela Adamczewska. Drugi samochód prowadzi Piotr Kraś, w trzecim Kasper Adamczewski, a stawkę zamyka Marcin Bieżuński. Słuchajcie, od razu im utrudniamy, ustawiamy slalom. Slalom złożony z kaskaderów. Nela, Piotrek i Kacper będą musieli ten slalom pokonać, oczywiście jadąc na dwóch kołach. Ja tylko zdradzę wam tajemnicę. Otóż im wolniej jedzie samochód na dwóch kołach, trudniej utrzymać go w takiej właśnie pozycji. Zobaczmy, jak sobie poradzą Nela, Piotrek i Kacper. Nela Adamczewska, Piotr Kraś i Kacper Adamczewski. A teraz zadanie dla Marcina. Martin będzie musiał wcelować między dwóch kaskaderów. Między nimi nie ma miejsca, aby zmieścił się tam samochód na czterech kołach. Marcin zrobi to tylko na dwóch. Uwaga! Próba zaliczona. Marcin Bieżuński. I uwaga, pokaz akrobacji kaskaderskiej. W roli głównej nasi ludzie od zadań specjalnych. Duże brawa dla Adriana i Kuby. Adrian Stachura, Kuba Zel w odpowiedniej dla siebie pozycji, czyli do góry nogami. Kubuś, pompujemy, pompujemy. Słuchajcie, wróćcie, niebezpieczna kaskaderzy. W każdej chwili mogą znaleźć się pod kołami pojazdu. Duże brawa dla nich, duże brawa dla Adriana, duże brawa dla Kuby. Z nimi się na pewno jeszcze spotkamy. A teraz Nela, Nela Adamczewska w swoim popisowym numerze w asyście Marcina i Dawida. Słuchajcie, Nela jest jedną z trzech pań jeżdżących samochodem na dwóch kołach. Pozostałe dwie panie to obywatelki Chińskiej Republiki Ludowej. Zobaczmy, Nela zaparkuje teraz między samochodami. Prosimy precyzyjnie. No i tak właśnie jest. Nela Adamczewska! Jej mąż, Kacper Adamczewski. Słuchajcie, ten samochód jedzie na dwóch kołach, ale on jakoś inaczej jedzie niż te poprzednie. On jedzie po prawej stronie. To bardzo wyjątkowa sytuacja. Tak jeździ tylko parę osób na świecie. To znaczy po tej stronie, po której nie ma kierownicy. To jest zupełnie inna zasada jazdy właśnie w ten sposób. Gdzie indziej jest balans, gdzie indziej jest środek ciężkości. Kacper jeździ po prawej, po lewej stronie. Duże brawa, Kacper Adamczewski. I jeszcze jedna wyjątkowa ewolucja. Za chwilę Kacper i Piotrek spróbują wykonać dwa ciasne, synchroniczne okrążenia tylko na dwóch kołach. Powiedziałem, spróbują, ponieważ to nie zawsze się udaje. Bądźmy wyrozumiali, zobaczmy, może dzisiaj będziemy świadkami tej ewolucji. A najlepiej, słuchajcie, pomóżcie im, pomóżcie wrzawą, hałasem, brawami. To bardzo ich zdopinguje, zmobilizuje. I uwaga, zaczynają. Tutaj cały problem polega na tym, że te samochody jadą bardzo, bardzo powoli. Potrzebna jest niesamowita precyzja. Zobaczcie, jak Kacper sobie prowadzi jedną rękę. Kacper, to trzymaj tą kierownicę, no co ty, nie wygubiaj się. Nie no, on oszalał. Słuchajcie, Kacper puścił całkowicie kierownicę, zobaczcie. Jedzie bez trzymanki. Coś niesamowitego. To była mobilizacja, kochani. I uwaga, 360 stopni zaliczone, Kacper i Piotrek.
jadą dalej, nie poddają się. Kasper chyba się zawiesił. Cała czwórka naszych specjalistów objazdy samochodem na dwóch kołach. Marcin Bierzyński, Piotrek Raś, Kasper Adamczewski, nasza wspaniała Nela Adamczewska. Przesiadamy się na motory i to nie byle jakie motory, kochani. Tutaj stoją ścigacze, to są te najszybsze na trasie, na szosie. To nie są łatwe motory do okiełznania, ale na nich dwóch wyjątkowych specjalistów od jazdy ścigaczem. Dawid Marach, proces! Kamil Nikli, bądź Snikso. Przywitajcie dużymi, dużymi brawami. Co oni wyprawiają na tych ścigaczach, to są naprawdę godziny, tysiące godzin treningu. A ten trening jest zawsze legalny. Czasami gdzieś na drodze publicznej, bocznej drodze, ale dzisiaj są tu z nami. Stopi, czyli wyhamowanie na przednim kole wbrew pozorom bardzo trudny element. A teraz cyrkle. Cyrkle to klasyczny element stuntu motocyklowego. Tak nazywa się ta dziedzina ewolucji na ścigaczu. Panowie to stanterzy. Wszystkie przejścia, przeskoki, przestępowania to kombosy. A wy, moi drodzy, bijecie im duże brawa. Te motory mają po 170 kg, a zobaczcie, wyglądają jak niewinne zabawki. Jazda na tylnym kole to Willi. Jeszcze raz stopi, zakończony kangurem i ponownie cyrkle. Tym razem procent zaprezentuje cyrkle bez trzymanki, słuchajcie. Zasłużył na wasze brawa, kochani, bijemy brawa na procenta. I uwaga, zobaczcie na Kamila, pomóżcie mu wami, bo Kamil ma dla was coś wyjątkowego. Sami zobaczcie, jak Kamil jeździ ścigaczem. Nie próbujcie tego w domu, kochani, nie próbujcie. Kamil, a może przypalimy jeszcze kapcia dla publiczności, chcecie? Dawid, palimy kapcia, palimy gumę, Dawid przed chwilą. Gdzieś na autostradzie wyprzedzi was taki ścigacz, lecąc grubo ponad 200 na godzinę. Przypomnijcie sobie te wyczyny Dawida i Kamila tutaj w Energy Landii dzisiaj dla was. Dawid Mara, Kamil Nikliborg z Nixon. To jest ich pasja, to jest ich styl, to jest ich forma, to jest ich zajadka. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na trasie. Słuchajcie, teraz patrzymy na naszą wieżę, bo tam znani już wam nasi ludzie od zadań specjalnych. Jeszcze raz brawa dla nich, kochani, Kuba i Adrian. A to ich kolejny szalony pomysł. No przecież szalony, oni chcą, słuchajcie, skakać z tej wieży. Wydaje mi się, że potrafią latać. Panowie, no przecież to jest jakieś 15 metrów w dół. Tam jest poduszka, no trzeba na nią trafić, no ale trzeba też wiedzieć, jak na nią spaść. To nie będzie takie proste, ryzykowne przede wszystkim. Jesteście pewni, no dobra. Chcecie to zobaczyć? Jak chcecie to zobaczyć, to musicie zrobić hałas. Duży hałas! No, który pierwszy, panowie? No teraz nie ma chętnego. Patrzcie, wyliczankę robią. Na kogo wypadło? Kuba!
No to co, Kuba, no, do zobaczenia na dole, tylko Kubuś, nie odleć do góry, dobra? Spadnij na dół, dobra? Czekamy na ciebie tutaj na dole. Piękne salto w przemieszczeniu do przodu, tak zwane Allerbach, przy wykonaniu Kuby, Kubazer. A teraz Adrian. Jak znam tego gościa, to wykombinuje coś spektakularnego, słuchajcie. Co on robi? Staje na rękach, na krawędzi, ależ ryzykownie. Wybił się z rąk. Adrian Zachora! Radzie, ale Kuba jest z powrotem na górze, za chwilę pewnie Adrian dołączy. No, chyba się spodobało. No to co, zróbmy dla nich jeszcze raz brzawę. No i prosimy teraz coś trudniejszego. 2,5 salta, Kuba Zel. I został jeszcze Adrian. Czeka na wasze wsparcie. I pół obrotu! Adrian Stachura, Kuba Zel, nasi ludzie od zadań specjalnych. Panowie, świetna robota, to było naprawdę wyjątkowy szacunek. Jeszcze raz brawa dla nich! A teraz uwaga, uwaga, przenosimy wzrok na stalową kulę. Tę kulę nazywają Globus Śmierci. Nazywają, ponieważ no, w środku bywa śmiertelnie niebezpiecznie. Oprócz tego, że jest tam naprawdę mało miejsca, aby jeździć na motorach. To też szalony pomysł. No,